czwartek ogłoszony został wyrok w sprawie działaczy KOD zakłócających wernisaż wystawy o żołnierzach generała Andersa. To chyba jeden z najdłuższych w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości proces o wykroczenie. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Suwałki dnia 24 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Suwałkach w drugim wydziale karnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy obwinionych Stefanii Rafał i Marcina Wojciecha Skubiszewskiego, obwinionych o to, jak we wniosku o ukaranie. Punkt pierwszy. Obwinioną Stefanię Bożenę w ramach zarzuconego jej czynu uznaje za winną tego, że w dniu 4 marca 2016 roku około godziny 13 w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 69 w budynku Archiwum Państwowego podczas otwarcia wystawy pod tytułem Armia Skazańców poświęconej armii generała Władysława Andersa, która to uroczystość stanowiła element kampanii wyborczej Anny Marii Anders w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez krzyki, głośne komentarze i gwizdanie doprowadziła do przerwania uroczystości otwarcia wystawy, czym zakłóciła spokój i porządek publiczny, to jest popełnienia czynu z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i za to na mocy artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 39 paragraf 1 kodeksu wykroczeń odstępuje od wymierzenia jej kary. Punkt drugi. Obwinionego Rafała w ramach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 4 marca 2016 roku około godziny 13 w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 69 w budynku Archiwum Państwowego podczas otwarcia wystawy pod tytułem Armia Skazańców poświęconej armii generała Władysława Andersa, która to uroczystość stanowiła element kampanii wyborczej Anny Marii Anders w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez krzyki, głośne komentarze doprowadził do przerwania uroczystości otwarcia wystawy, czym zakłócił spokój i porządek publiczny, to jest popełnienie czynu z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i za to na mocy artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 39 paragraf 1 kodeksu wykroczeń odstępuje od wymierzenia mu kary. Obwinionego Marcina Wojciecha Skubiszewskiego w ramach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 4 marca 2016 roku około godziny 13 w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 69 w budynku Archiwum Państwowego podczas otwarcia wystawy pod tytułem Armia Skazańców poświęconej armii generała Władysława Andersa, która to uroczystość stanowiła element kampanii wyborczej Anny Marii Anders w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez krzyki, przerywanie wypowiedzi i głośne komentarze doprowadził do przerwania uroczystości otwarcia wystawy, czym zakłócił spokój i porządek publiczny. To jest popełnienie czynu z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i za to na mocy artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 39 paragraf 1 kodeksu wykroczeń odstępuje od wymierzenia mu kary. Punkt czwarty. Na podstawie artykułu 119 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia kosztami postępowania, obciąża Skarb Państwa, zwalniając obwinionych od ich ponoszenia. Sędzia następująco uzasadniał wydane orzeczenie. Obwinieni swoim zachowaniem wyczerpali dyspozycję artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Zbadano okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionych. Sąd miał przy tym na uwadze całokształt zdarzenia w Archiwum Państwowym, również wsparty materiałami filmowymi z różnych perspektyw. Jednakże owe wnioskowanie mogło zostać uznane dopiero po zmianie opisów czynów zarzucanych obwinionym. Po pierwsze, określono, iż nie działali oni wspólnie z innymi osobami, a jedynie w sposób indywidualny i w granicach swych zamiarów o charakterze ewentualnym, a także doprecyzowano ich działanie. Przy czym wobec Marcina Wojciecha Skubiszewskiego uznano, iż swoimi krzykami, gdy poproszono go o nieprzeszkadzanie, kontynuował głośne komentarze i godził się na popełnienie czynu zabronionego, ponieważ niewątpliwie przewidywał zakłócenie spokoju porządku publicznego z uwagi na towarzyszące kwestionowanemu wydarzeniu emocje i obecność jego sympatyków, jak też przeciwników. Natomiast Stefania Bożena gwizdaniem i krzykami połączonymi z głośnymi komentarzami kontynuowali własne ekscesy, co spowodowało dalsze zakłócenie spokoju. Również oni godzili się na taki stan rzeczy, gdyż w sali wzrastało napięcie wśród zgromadzonych. Doszło wręcz do przepychanek i niestosownych wypowiedzi różnych osób, harmidru, odsuwania ludzi, aż do czasu kolejnych próśb umundurowanego funkcjonariusza policji o spokój. Całość zachowań, które osłabiły równowagę zgromadzonych w Archiwum Państwowym, trwała około 5 minut. Oczywiście uwadze sądu nie mogła uniknąć okoliczność, która stanowiła podwalinę linii obrony, a mianowicie wyjaśnienia własnych reakcji w odpowiedzi na prowadzenie kampanii wyborczej. Otóż sąd uznał, iż wystawa pod tytułem Armia Skazańców,
poświęcona armii generała Władysława Andersa, stanowiła niewątpliwie element kampanii wyborczej Anny Marii Anders w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, co wyeksponowano właśnie w opisie przypisanych czynów. Bez wątpienia świadczą o tym po pierwsze nieprzypadkowy jej termin, czyli 11 godzin do ciszy wyborczej. Obecność ministra i sekretarza stanu z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, będących jednocześnie posłami tej partii. Terminy wyborcze wypowiadane przez osoby otwierające wystawę, lista gości i data ustalane przez biuro poselskie posła Prawa i Sprawiedliwości. Ale przede wszystkim osobiste zaangażowanie tego dnia przez kandydatkę Annę Marię Anders, mimo że była córką bohatera wystawy. Pomimo tego faktu nie można było uznać, że nawet takie zdarzenie może usprawiedliwiać w takim miejscu jak Archiwum Państwowe w chwili otwarcia wystawy zachowania obwinionych pozostałych w tym procesie. Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 54 ust. 1 stanowi o wolności wyrażania swoich poglądów, jak też artykuł 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który mówi o prawie do wolności wyrażania opinii. Jednakże ów artykuł w ust. 2 wprowadza ograniczenia w nieskrępowanych wypowiedziach z uwagi na ograniczenia, jakie są przewidziane przez ustawę, niezbędne w społeczeństwie demokratycznym, w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowniczej. Tymczasem w dniu 4 marca 2016 roku mieliśmy do czynienia z zachowaniem obwinionych, którzy wytworzyli sytuację, która spowodowała właśnie zakłócenie spokoju porządku publicznego w rozumieniu ustawy krajowej Kodeks Wykroczeń. Oczywiście wypowiedzi czy inne zachowania w debacie publicznej i wobec polityków mogą występować i mieć szerszy kontekst krytyczny, jednakże na sali w Archiwum Państwowym znajdowały się również inne osoby, bowiem poza zaproszeniami wejście było wolne, a które to osoby zostały niewątpliwie zaskoczone zdarzeniem i były zaniepokojone długotrwałymi okolicznościami, w jakich się nagle znalazły. Okazało się, że podniesione przez sąd argumenty i logiczny wywód zawarty w wygłoszonym uzasadnieniu nie usatysfakcjonował ani publiczności, ani jedynego obwinionego, który wysłuchał werdyktu stojąc w miejscu obwinionych. Jestem oburzony i wściekły, bo co te trzy osoby w tym ja zrobiły? Ja wiem, że ten wyrok jest bardzo łagodny, widać, ale no jest, nawet ta łagodność jest wyrokiem niesprawiedliwym. Wyrok jest nieprawomocny. Czy będziecie się odwoływać? No, domyślam się, że tak, ale to zawsze wolę porozmawiać z adwokatem. Ja na razie mówię, co myślę, a kwestie proceduralne to mówimy w odpowiednim terminie. A to może oznaczać ciąg dalszy tego sądowego serialu.